Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2017 rok rokiem Tadeusza Kościuszki. I choć 15 października minęła 200. rocznica śmierci najczystszego syna wolności, bo tak o nim mawiał Thomas Jefferson, to pamięć o Kościuszce ciągle żyje w naszych sercach i umysłach. Świadczy o tym działalność Towarzystwa Kościuszkowskiego, a dzisiejszy jubileusz 30-lecia jego istnienia jest tego najlepszym przykładem. Na tej pięknej ziemi, kopytem jednego konia zrytej, zawiązało się stowarzyszenie o dumnie brzmiącej nazwie Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu. Garstka miejscowej społeczności, której nieobce były tradycje patriotyczne, na czele z dziś już świętej pamięci Mieczysławem Tarnowskim, uzyskała wpis do rejestru stowarzyszeń naczelnika miasta i gminy w Połańcu, którym był wówczas pan Zdzisław Owczarek. Dziękuję moim koleżankom, kolegom za wspaniałą współpracę i liczę na więcej. Dziękuję burmistrzowi miasta i gminy Połaniec, panu Jackowi Tarnowskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej, panu Stanisławowi Lolo, kolegom, koleżankom z Rady Miejskiej, pani skarbnik Małgorzacie Żugaj, bo wiadomo, takie mamy czasy, nic o nas bez kasy. Za okazywane nam wielkie wsparcie. Dziękuję pani dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Janie Juszczyńskiej. No cóż, powiedzieć trzeba krótko, że ja na tej scenie czuję się jak ryba w wodzie. Znam tu każdą deskę, każdy gwóźdź, każdą mistrzę. Wiadomo, moi drodzy, coś, co się wspaniale zaczyna, ma się wspaniale zakończyć. Grunt to dobra współpraca. A mnie po prostu serce rośnie, widząc tylu wspaniałych gości, którzy przybyli na nasz jubileusz. Byliśmy drugim zarządem i drugim składem w Towarzystwie Kościuszkowskim, które osiągnęło wiek dojrzały, bo 30 lat to już jest wiek dojrzały. Spotykaliśmy się głównie na zebraniach poniedziałkowych. Te zebrania stały się wolnym, nieskrępowanym forum wymiany myśli i poglądów. Dyskutowaliśmy o problemach historycznych, problemach Połańca, problemach ruchu kościuszkowskiego. Były też promocje kolejnych wydawnictw i spotkania z interesującymi ludźmi. Udało się też do Połańca sprowadzić kilka osób z branży rozrywkowej i kulturalnej, chociażby Leszka Mazana czy Leszka Wojtowicza z krakowskiej piwnicy pod Baranami. Podjęliśmy działalność wydawniczą, działalność bibliofilską. Działalność charytatywna i dobroczynna, inicjatywy oświatowe to kolejne wyzwanie, z jakim zmierzyło się Towarzystwo Kościuszkowskie. Podjęto starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, co stało się w maju 2007 roku. Jako zarząd towarzystwa uczestniczyliśmy w upamiętnieniu miejsc kościuszkowskich, konsultowaliśmy pewne wydarzenia historyczne, napisy na tablicach pamiątkowych. Ważnym polem działalności była działalność wydawnicza. Założone zostało pismo Zeszyty Połanieckie jako półrocznik. W ramach Biblioteki Towarzystwa Kościuszkowskiego wydano kilkanaście książek o tematyce regionalnej kościuszkowskiej. Podjęto dość aktywną współpracę z ośrodkami kościuszkowskimi w kraju i za granicą. Wszystko to było możliwe dzięki przychylności ówczesnych władz gminy. Organizowaliśmy wycieczki, wyjazdy na przykład do Solury w Szwajcarii, na Mielszczowszczyznę, do Białorusi. Wielokrotnie bywaliśmy w Racławicach, Krakowie, Maciewicach i Szczekocinach. Odwiedziliśmy kilka razy panoramę racławicką we Wrocławiu. Uczestniczyliśmy w wydarzeniach i świętach lokalnych. Tradycją towarzystwa było również spotkania i ogniska z byłymi partyzantami oddziału Armii Krajowej Jędrusie. Był czas, że odbywały się one dwa razy w roku. Dzisiaj chcę poinformować, że do naszych czasów dotrwało tylko dwóch żołnierzy Armii Krajowej Jędrusie. Pozostali przeniesie się już na drugą stronę życia. W wycieczkach organizowanych na Wileńszczyznę i Białoruś wzięło udział kilkaset osób tu z Połańca. Były również osoby spoza Towarzystwa Kościuszkowskiego i z różnych stron Polski. Czasy się zmieniają. Przed naszym stowarzyszeniem stoją coraz nowe, nowsze wyzwania. Naprawdę profesjonalnie prowadzona strona internetowa Towarzystwa oraz profile na portalach społecznościowych sprawiają, że informacje, które chcemy przekazać, trafiają do kilkuset czy do kilku tysięcy osób.
strony przepraszam, naszego stowarzyszenia wyświetla, strona naszego stowarzyszenia wyświetla się na ponad 1800 komputerach w całym świecie. Dzięki właśnie internetowi jesteśmy zapraszani do miejsc związanych z Kościuszką w całej Polsce. Mieliśmy też możliwość promowania naszych tradycji i naszego miasta w mediach regionalnych i ogólnopolskich. Kilka lat temu przyjęliśmy formę pielęgnowania i przekazywania naszych tradycji w sposób bardziej barwny i kolorowy. W 2011 roku zawiązał się przy naszym stowarzyszeniu oddział kosynierów, czyli Regiment Grenadierów Krakowskich, i dał on początek epoce rekonstrukcji historycznej, która dziś jest właśnie barwną wizytówką naszego towarzystwa. Takie wyjście z naszą historią do ludzi, do młodzieży stało się dziś koniecznością. W ten sposób przemycamy ciekawostki historyczne oraz podczas rajdów pieszych najczęściej i organizowanych imprez lub przychodzimy z historią wprost do szkół czy przedszkoli. W naszej działalności bardzo dużą wagę przykładamy do promocji Połańca oraz uroczystości historycznych w naszym mieście. Miasto promowane jest też w całej Polsce na imprezach kościuszkowskich i patriotycznych, w których bierzemy udział. Widać nas zawsze w strojach historycznych, na uroczystościach patriotycznych, na wiankach, czasami zrobimy bramę weselną czy oprawę ślubu. Dziś widok kosynierów na ulicach naszego miasta nie jest czymś dziwnym czy niecodziennym. W 2015 roku zaprosiliśmy do współpracy z towarzystwem naszą młodzież szkolną. Odpowiedzialność, jaka się z tym wiąże, nagradzana jest satysfakcją ze wspólnie realizowanych działań. Najważniejsze w takich relacjach jest znalezienie równowagi pomiędzy tak zwanymi obowiązkami a przyjemnościami. W tym roku zawiązała się kolejna grupa pod nazwą Szkolne Towarzystwo Kościuszkowskie, a młodzież z tej grupy wzięła już udział w kilku dużych imprezach na terenie całej Polski. I na zakończenie chciałbym tylko dodać, że od początku naszej działalności współpracujemy z Urzędem Miasta, Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, biblioteką, połanieckimi szkołami, stowarzyszeniami. Kibicujemy naszym klubom, wspieramy pasję naszych mieszkańców naszego miasta. I dzięki temu zawsze możemy liczyć na wsparcie właśnie tych firm i instytucji. Co dla nas najważniejsze, cieszymy się jako towarzystwo bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców naszego miasta. A wszystko to, co Państwo zobaczyli na dzisiejszych prezentacjach, sprawiło, że Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu jest dziś marką rozpoznawalną nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. A robimy to dla naszego miasta, dla naszych mieszkańców, po to, żeby każdy, kto tutaj mieszka, mógł zawsze dumnie powiedzieć: jestem z Połańca. Świecie nasz, daj nam gwiazdy w dniu oczekiwań.
Jak widać, towarzystwa wszelkiego rodzaju rozsiane są po całej Polsce, właściwie po całym świecie. I są takie momenty jak dzisiaj, że Polskie Towarzystwo Różane z towarzystwem obecnym w Połańcu może się spotkać. W imię wolności, w imię swobód obywatelskich jestem dumny z tego dziedzictwa i bardzo szczęśliwy, że jedna z moich róż może nosić nazwę Tadeusz Kościuszko. Dziś dedykujemy jedną z róż pamięci Tadeusza Kościuszki. Płatki, choć wydłużone, pozostają w rozecie w takiej rzadko spotykanej proporcji i korona kwiatów w pełnym rozkwicie lekko się pochyla. Ma taki filiżankowaty charakter. Kwiaty są głębokiego koloru bordo z lekkim aksamitem. Matkami chrzestnymi róży zostały pani Anna Arczyńska, będąca krewną Tadeusza Kościuszki, oraz pani Betsy Blankshey, prezes amerykańskiej organizacji kombatanckiej. Stąd nasza obecność na dzisiejszym spotkaniu, że 12 października bieżącego roku Narodowy Bank Polski wyemitował dwie monety korekcjonerskie, które nawiązują do rocznicy 200. śmierci Tadeusza Kościuszki. Szanowni Państwo, nakład tej monety, jeśli chodzi o monetę srebrną, bo o tej w tej chwili będę mówił, wynosi 16 tysięcy sztuk. Masa i jedna uncja. Nominał 10 zł. Jest to troszkę taki nietypowy nominał, bo zasadniczo do takiej wagi jest dedykowany nominał 20 zł. Tutaj natomiast, żeby tą monetę w sposób szczególny wyróżnić, emitent wprowadził oznaczenie nominalne 10 zł. Średnica wynosi 32 mm. Technika mincerska zastosowana przy produkcji monety to stempel lustrzany i tak zwany wysoki relief. Proszę Państwa, to jest bardzo nowoczesna, bardzo stojąca na wysokim poziomie, bardzo rzadko stosowana technika mincerska. Pozwala ona uwypuklić wszystkie charakterystyczne cechy monety, potrafi pokazać głębie monety. Troszkę tak, to jest nawiązanie do tego filmu, który przed chwileczką mieliśmy możliwość razem z Państwem, który miałem możliwość razem z Państwem obejrzeć, dotyczącego kopca Kościuszki w Połańcu. Wizerunek na monecie stanowi po pierwsze Tadeusza Kościuszki z medalu wybitego w Paryżu w 1818 roku z serii sławnych mężów przez Duranta. Projektantem jest pan Robert Kotowicz. Na awersie tej monety mamy wizerunek postaci kosynierów na tle armaty i sztandarów, co jest nawiązaniem do zwycięstwa pod Racławicami, oraz elementy charakterystyczne dla każdej monety, czyli napis Rzeczpospolita Polska, godło, rok emisji oraz wartość nominalna. Przejdę w tej chwili do drugiej monety. Moneta wykonana ze stopu złotego, próba 900. Nakład tej monety jest bardzo niewielki. Szanowni Państwo, ta moneta została wyemitowana w ilości do 1500 sztuk, czyli liczba tych monet nie może przekroczyć tej wartości. Masa pół uncji, 15,5 grama, nominał 200 zł, zastosowana technika stempel lustrzany, projektant Anna Wątróbska-Wdowiarska. Wizerunek, jaki na monecie został umieszczony, jest to portret według stalorytu Antoniego Oleszczyńskiego, wysztychowanego w Paryżu w 1829 roku. Na awersie monety złotej zastosowano stylizowane wyobrażenia orderu odznaczenia wojennego Virtuti Militari oraz kopca Kościuszki w Krakowie oraz napisy charakterystyczne dla każdej monety, czyli tak jak przed chwileczką wspomniałem, napis Rzeczpospolita Polska, godło, rok emisji oraz wartość nominalną. Thank you.
jesteśmy tutaj z kolegami pod wielkim wrażeniem historii towarzystwa i jak to towarzystwo się rozwijało, jak funkcjonuje dzisiaj. Na ręce pana prezesa chciałbym złożyć gratulacje władzom stowarzyszenia, członkom stowarzyszenia, mieszkańcom Połańca. Gratulacji właśnie z okazji tego pięknego jubileuszu. Chciałbym życzyć, żeby wszelkie inicjatywy nowe, wszelkie wydarzenia kulturalne ziściły się, tak jak państwo sobie to planują na kolejne lata. Tak jak powiedział pan dyrektor Szczerba, Narodowy Bank Polski, jedną z działalności Narodowego Banku Polskiego jest emisja banknotów, monet. W to wpisują się również banknoty i monety kolekcjonerskie. Taką monetą jest właśnie moneta poświęcona 200-leciu śmierci Tadeusza Kościuszki. Bardzo się cieszę, że właśnie ta moneta, emisja tej monety w październiku bieżącego roku zbiegła się z państwa jubileuszem i to jest też wspaniałe. Chciałem podziękować serdecznie wszystkim, którzy działali na rzecz Połańca za pomocą właśnie tego wspaniałego stowarzyszenia. Dzisiaj jest rocznica 30. powstania stowarzyszenia. Tym bardziej jest mi bardzo ciepło, bardzo miło o tym mówić, bo jak wcześniej koledzy stwierdzili, towarzystwo założył tak naprawdę mój świętej pamięci tato. Także tym bardziej dzisiaj chciałbym państwu przekazać wszystkiego najlepszego z okazji tych 30 lat, jak również życzyć tak naprawdę, żeby kolejny okres w tym pięknym, kolejnym, oczywiście jubiluszu, ale w tym następnym okresie dla was był wyjątkowo, wyjątkowo miły. Chciałem podziękować za wspaniałą promocję, za to, co robicie na rzecz naszej lokalnej, małej ojczyzny. To naprawdę same tylko superlatywy, jeśli chodzi o słowa. To, że kultywujecie tę tradycję wspaniałą, tą lokalną. To, że promujecie ten Połaniec, ten wspaniały Połaniec na każdych innych uroczystości. Za to naprawdę dziękujemy serdecznie wam wszystkim i dzisiaj symbolicznie oczywiście chcemy podziękować taką formą przekazania kilku rekwizytów, które udało się nam wspólnie z panem marszałkiem i z wami również, drodzy państwo, kupić, żeby dzisiaj można było tą drużynę kościuszkowską dodatkowo również wyposażyć. Także na ręce pana prezesa, waszych oczywiście tutaj członków, przekażemy dzisiaj w symboliczny sposób te rekwizyty. One zostały przekazane wcześniej, ale przynajmniej dzisiaj pokażemy części akurat z nich. Mam nadzieję, że będą służyły dalej do promocji miasta gminy Połaniec i oczywiście waszego pięknego oddziału. Także tym bardziej jeszcze raz na wasze ręce podziękowania, życzenia samych wspaniałych kolejnych okresów i dla wszystkich, proszę państwa, którzy działają w towarzystwie, jeszcze raz słowa serdeczne podziękowania oczywiście, żeby ten kolejny okres był dla was wyjątkowo, wyjątkowo dobry. Proszę państwa, gdybym dzisiaj zapytał mojego świętej pamięci tato, co by chciał, żeby robić, na pewno w jednym zdaniu powiedziałby: dbaj o to, co zostało stworzone. W Połańcu jest to dbane, także tym bardziej, proszę państwa, cieszę się, że te pamiątki, które powstawały przez wiele, wiele lat odnośnie Kościuszki, nie tylko Kościuszki, tu właśnie w naszym wspaniałym mieście możemy z pokolenia na pokolenie cieszyć się i oczywiście wierzyć, że kolejne pokolenia będą również miały tego typu możliwości. Dla Towarzystwa Kościuszkowskiego na ręce pana prezesa za wyjątkową, wyjątkową kultywację tradycji na rzecz głównie młodzieży chcę przekazać taką świetną płaskorzeźbę, na której jest dom Kościuszki. Panie prezesie, bardzo proszę. Wspólnie z młodzieżą z Klubu Historycznego Chłogowskiego Oddziału Powstańczego dla naszych przyjaciół przygotowaliśmy naszą pamiątkę. Tam, gdzie przyjeżdżamy do naszych przyjaciół, a Towarzystwo Kościuszkowskie jest naszym przyjacielem, bo od zawsze wspiera nasze inicjatywy, bywa na ziemi małogockiej i kultywuje tradycje powstańcze,
powstania kościuszkowskiego czy powstania styczniowego i po staropolsku. Na pamiątkę, taki słomiany, jak to się mówi, przekazuję na pamiątkę właśnie. Ja chciałam w imieniu Fundacji Kościuszkowskiej złożyć chyba prezesowi dla Towarzystwa Kościuszkowskiego medal pamiątkowy. Z okazji waszego jubileuszu i upływającego obecnie roku Tadeusza Kościuszki gratulujemy dużej działalności wydawniczej, organizacji imprez, a ostatnio pięknej uroczystości stulecia psa Kościuszki, licznych promocji waszych kosynierów w uroczystościach krajowych i zagranicznych, między innymi u nas w Czekocinach. Życzymy wielu lat owocnej pracy, twórczych pomysłów i pomysłności do dalszych działań w zapisywaniu kart historii Połańca. Wyrazami szacunku Towarzystwo imienia Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach. Nie jest to lekka rzecz prowadzić stowarzyszenie, zwłaszcza 30 lat, więc duże brawa za to. Życzę kolejnych lat udanych w prowadzeniu tego stowarzyszenia, 30, a nawet 100, jak najbardziej. Jest to piękna rzecz, że takie stowarzyszenie kultywuje tradycje kościuszkowskie, historyczne. Jest to piękne, że młodzież w tym uczestniczy. To jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaką stowarzyszenie może dać Polsce, narodowi polskiemu, że zaciągać w tę historię kolejne pokolenia. Duże brawo. Reprezentuję Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, ale wiemy, że Kościuszko był tak postępowy, nie tylko odnośnie ich wolności, ale wolności po to, co się stało tutaj w tym mieście. Ten uniwersał to świadczy o jego poglądach, światopoglądzie. I chciałbym przekazać na ręce, nie wiem, prezesa dorobek naszego towarzystwa. Wydaje mi się, że to historyczne i w dużej części, chcę powiedzieć, dotyczą artykuły Kościuszki. Ten ostatni, 22 numer, praktycznie jest poświęcony tej postaci. Chcę powiedzieć, że dbamy na ziemi garwolińskiej w Maciowicach i nie tylko o Kościuszce, ale też razem wspólnie jeździmy za granicę. Mam ogromną przyjemność w imieniu zarządu i członków Stowarzyszenia Działaj z Energią złożyć serdeczne gratulacje, słowa uznania i życzenia pomyślnej przyszłości. Gratulujemy wam rzetelnej, z pasją wykonywanej pracy na rzecz społeczności lokalnej, organizacji, instytucji. Dzięki waszym inicjatywom młodzi ludzie mogą uczyć się życia w poszanowaniu historii i swojej małej ojczyzny. A takie słowa jak choćby ojczyzna, patriotyzm, równość, wolność są wciąż aktualnymi wartościami. Pragnę przekazać życzenia wszelkiej pomyślności, ciekawych pomysłów, a także wytrwałości w dalszych działaniach i niegasnącego zapału w krzewieniu kościuszkowskich tradycji i kształtowaniu postaw patriotycznych. Jubileusz 30-lecia Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu to wielkie święto członków, sympatyków i lokalnej społeczności. Składam serdeczne gratulacje wszystkim, którzy przez te lata przyczynili się do jego rozwoju. Wasze imponujące działania służą utrwalaniu tradycji kościuszkowskiej, historii i promocji naszego miasta w Polsce i poza jego granicami. Pragnę również podziękować Państwu za dotychczasową współpracę. Dzięki działalności wydawniczej Towarzystwa posiadamy bogaty księgozbiór regionalny. 30 lat szybko minęło i jak sobie przypominam, to od samego początku byliśmy razem. I przez całe te 30 lat spotykaliśmy się na pewno corocznie, raz albo dwa razy i ta współpraca była fajna, pomagaliśmy sobie. Wasz przyjazd do Racławic
zawsze budził entuzjazm ze względu na wasze stroje. Ten rok kościuszkowski jest bardzo uroczyście obchodzony w całej Polsce, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Bo dzisiaj w Sojusze, tam gdzie ostatnie dwa lata spędził Tadeusz Kościuszko i gdzie zmarł 15 października, tam właśnie jest otwierany, dzisiaj odsłaniany pomnik Tadeusza Kościuszki niedaleko tego domu, gdzie on mieszkał. Jesteśmy pełni uznania za znaczący udział członków Towarzystwa Kościuszkowskiego w imprezach, które w swoich programach posiadają tak chętnie oglądane przez społeczeństwo inscenizacje historyczne bitew, potyczek oraz innych wydarzeń patriotycznych. Życzymy panu i wszystkim członkom Towarzystwa pomyślności i sukcesów w realizacji dalszych programów i inicjatyw historyczno-patriotycznych, jak również coraz bogatszego wyposażenia w kostiumy i rekwizyty. Życzymy także wszelkie pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym. Tej niesłabnącej pasji kościuszkowskiej, którą wspaniale przekazujecie nie tylko mieszkańcom, ale i ludziom w ogóle w całej Polsce i nie tylko, i młodzieży przede wszystkim, tą tradycję, historię kościuszki, no i wszystko, co jest z tym związane. Ja z tej strony, z tego miejsca deklaruję tą pomoc, która tutaj była przed chwilą tak emocjonalnie przedstawiona w dalszym ciągu. Idee tam zawarte no, są dalej żywe, aktualne i tego Państwu życzę, żeby dalej krzewić. Mając na względzie tę ciężką, prawdziwie społeczną pracę, wielkie zaangażowanie i nieocenioną kreatywność, pragniemy złożyć Ci, drogi Radosławie, najszczersze życzenia pomyślności, wytrwałości i wszelkiego powodzenia. Niech Twoja pomysłowość idzie w parze z naszym wsparciem, a zrobimy jeszcze rzeczy wielkie i dla Towarzystwa, i dla całej społeczności do Kościuszki. Niech skromny dar, który Ci ofiarujemy, będzie dowodem naszego uznania dla Twojej działalności. Niech przypomina Ci, szczególnie w chwilach trudnych, że masz wokół siebie grupę przyjaciół, na których zawsze możesz liczyć. Niech okręt nasz płynie dalej, w kierunku, który wyznaczył Kościuszko.